Dawnej. Dzisiaj będzie haul lumpeksowy, druga część wielkiego haula lumpeksowego z super zdobyczami. Słuchajcie, jest mnóstwo tych rzeczy. Spróbuję policzyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dziewiętnaście rzeczy, słuchajcie. Będę się oczywiście spróbowała streszczać z tym, ponieważ naprawdę jest tego dużo, zresztą jak w ostatnim filmiku. Jeśli lubicie takie filmiki haule lumpeksowe, stylizację z klasą, rzeczy z dobrymi składami i modę ekologiczną, zdrową dla nas i dla środowiska, to zapraszam Was na ciąg dalszy i oczywiście proszę Was o polubienie, koniecznie polubienie filmiku oraz zasubskrybowanie mojego kanału. I przechodzimy już do konkretów. Większość z tych rzeczy to są rzeczy z nowych towarów, bo podzieliłam to trochę tak, więcej było wyprzedaży w poprzednim filmiku, teraz będzie więcej rzeczy z nowych towarów. Także już teraz idziemy dalej. Moi drodzy, tym razem nietypowo zacznę od rzeczy, które będą dla mnie. Na przykład mam na sobie świetne buty, które kupiłam sobie. O. Są to baleriny, bardzo jakościowe baleriny, bo jak wiecie, baleriny nie mogą być supermarketu, naprawdę. Uwierzcie mi, nie kupujcie jakichś balerin płóciennych albo dziadowskich nie ze skóry, tylko kupcie porządne baleriny. Kupujcie porządne baleriny, bo tylko takie będą wygodne, nie będą Wam spadały. Oczywiście gwarancji nie ma, musi być też dobry rozmiar. Baleriny powinny być całe skórzane, żadnych sztucznych w środku rzeczy, bo one się muszą ułożyć do stopy, a żeby wyglądały elegancko, muszą być dobrej jakości, a nie wyglądać jak tania chińszczyzna. Tania, zaznaczam. Pokażę Wam środek tych balerin, bo naprawdę są nowiusieńkie. To są baleriny od John Lewis i one mają w środku materiał, zobaczcie. Skórka jest, nawet jest tu jeszcze naklejka, o. Jest skóra i materiał w środku i na zewnątrz, no wiadomo, spód syntetyczny. Piękny kolor, popatrzcie, w ogóle one mają taki jakby tutaj metaliczny, taki czerwony, malinowy kolor i tutaj jest zamsz w kolorze właśnie takim malinowym bardziej. Uwielbiam takie buty, po prostu są mega wygodne, już się potknęłam na nich. Są mega wygodne, słuchajcie, oczywiście zrobię Wam stylówkę, jak się przechadzam w tym stroju i jeszcze później w kurtce, którą też za chwilę Wam pokażę, bo też ta kurtka chyba będzie dla mnie. Przepraszam, bo bardzo mi tutaj włosy zahaczają o ubranie. Kochani, no i tak, no przepiękny kolor, kocham ten kolor, po prostu jest cudowny. Jest to jeden z moich ulubionych kolorów, taki właśnie złamany, czerwony w stronę malinowego. Nie jest właśnie taki jaskrawy, tylko jest taki stonowany, ale jednocześnie soczysty dość, więc no to jest jeden z moich kolorów na pewno. Także no, jestem bardzo zadowolona, oczywiście, że jestem bardzo zadowolona z tych balerin, no bo są bardzo dobrej marki, jakościowe, nowiutkie i w ogóle wow, słuchajcie, kilka stówek w kieszeni, jak to się mówi. Kochani, kolejna rzecz, jaka będzie dla mnie, to będzie kurtka. Kurtka skórzana marki Selected, pokażę Wam tutaj najpierw jakby, o. Jest metka, to jest rozmiar 34, ale to jest ramoneska, tym razem to jest ramoneska, moi drodzy, już nie jest ala ramoneska, dla złośliwych widzów, bardzo ładna, w pięknym kolorze, oberżynowo, takim bordowym, no i wiecie, że to jest mój kolor, jeden z moich ukochanych kolorów, zwłaszcza w zimie, ale będę nosić to też w lecie, poglądowo, ale zobaczycie mnie też zaraz w tym stylówce. Jak to wygląda? Zmierzę Wam to jeszcze później do spodni, takich, które tu będę pokazywać. No, moim zdaniem mega, mega superowa kurtka. Po prostu jest przesuper. Wiecie co, ona się da zapiąć, ale ja takich kurtek zazwyczaj i tak nie zapinam, więc nie będę Wam zapinać. No, cudowna, cudowna kurtka i ona nie była tania, powiem Wam, że no, chyba 70 zł za nią aż zapłaciłam. No, ale jak na kurtkę ze skóry... No i w takiej pięknej jakości, w przepięknym kolorze, takim wymarzonym dla mnie i kroju wymarzonym dla mnie, no to myślę, że i tak mi się udało. Dajcie znać, co myślicie o tej stylizacji. Przepraszam, nie mogę się wysłowić, jeszcze trochę cały czas mam z tym gardłem po chorobie i mnie trochę tak blokuje, ale przejdziemy nad tym do porządku dziennego, jak to się mówi. Kochani, to były rzeczy dla mnie. Bardzo mi się podoba ta kurtka, jest naprawdę przepiękna.
Kolejna rzecz, która mogłaby być dla mnie, ale chyba sobie jej nie zostawię, bo mam już za dużo spodni teraz, a czarnego tak aż nie noszę. To są takie piękne spodnie od Munte plus Simonsen. Rozmiar 36, czyli rozmiar teoretycznie mój. Zobaczycie, jak w nich wyglądam, tak na sportowo bardziej. 91% rajonu jest. Reszta sztuczna, ale ponad 90% jest wiskozy, bo rajon to jest po angielsku wiskoza inaczej. Zobaczcie. Trzy super spodnie, takie trochę bojówki, trochę takie nonszalanckie, lekko sportowe, naprawdę mega i super jakość, słuchajcie. Zobaczcie, i tu są jeszcze takie zameczki kryte, które można sobie tam zapiąć, żeby mieć obcisłe w kostkach. Świetne spodnie, no ten tył jest po prostu rewelacyjny. Nie no, w ogóle całe te spodnie są piękne, przepiękne. Jak ktoś lubi taki właśnie styl, trochę militarny, trochę nonszalancki, no to to będzie mega. Kotek przeszedł tutaj nam. Kolejna rzecz, która chyba nie zostanie ze mną, troszkę większy rozmiar, to jest pasek skórzany, bardzo ładny, z złotą klamerką. Pokażę Wam tutaj, o. Bardzo fajny pasek. To jest pasek z H&M-u, 100% skóra, zrobiony w Szwecji, made in Sweden. Słuchajcie, to jest 95 cm. W każdym razie, o, taki fajny paseczek. Jeżeli będzie do czego, to Wam tutaj zmierzę, ale nie wiem, czy będzie do czego, bo on jest też za duży na mnie. No i moi drodzy, jak chodzi o rzeczy dla mnie, to już chyba tyle, bo większość rzeczy tutaj, które zostały, będą na mnie już za duże. Pokażę Wam tam na końcu też dwie rzeczy, które będę odsprzedawać. Kochani, akcesoria. Słuchajcie, no i taka świetna torebka będzie dla Was dostępna, skórzana. Naprawdę jest superowa, z takich właśnie bardziej sportowych, na przykład na lato, na wakacje. Skórka bardzo miękka. Tu ma dwie przegródki, może być na przykład na telefon i na coś jeszcze. Z tyłu jest przegródka na zameczek. No i oczywiście główna przegroda, już Wam pokazuję. Główna przegroda też ma zameczki i jest naprawdę w idealnym stanie, zobaczcie. Piękna, piękna torebka z regulowanym paskiem Visconti, London. Także dobra marka. Markowa torebka, torebka sportowa, taka właśnie wakacyjna, ja bym powiedziała. Ale można cały rok taką nosić, bo to jest czarne, to do wszystkiego będzie pasować. Świetny rozmiar, bardzo praktyczna torebeczka. Tutaj dużo wejdzie. Także taka kolejna rzecz. No i teraz słuchajcie, hity też tego filmiku, mam nadzieję, buty. No tak cudowne nowe buty załapałam, że tadam! Pierwsze buty, naprawdę to są nówki totalne, może raz były przymierzone. Style Snob z Kopenhagi, taka marka, zobaczcie. O. I zobaczcie, jakie nowe są te buty. To jest rozmiar 39, właśnie to są baleriny, które Wam mega polecam. Po pierwsze, skóra 100%, widać w środku. Po drugie, mają tą gumkę, która fajnie trzyma stopę. Te właśnie baleriny z gumkami są bardzo fajne. Te moje nie mają. Mają taki materiał naokoło, ale też są bardzo wygodne. I one są w kolorach Chanel, czyli taki kremowy i czarny. No takie trochę stylizowane, ale oczywiście, że to jest świetne z tymi dziurkami, bo jak Wam ostatnio pokazywałam te moje sportowe buty, Jezus, jakby te buty były na mnie, no ale nie są, za duże. Te dziurki w lecie to jest wybawienie, naprawdę można to zamiast sandałów wtedy nosić na gołą stopę. Na pewno będzie się spokojnie dało, bo to jest mięciusieńkie w środku, te balerinki. No, bardzo dobra marka, bardzo miękka skóra. Ekstra są, po prostu są przepiękne. No, gdyby nie to, że one są za duże, to bym Wam zmierzyła, no ale tadam, zobaczcie, jakie piękne. I mają takie. Okej. Okay. Mają centymetrowe tutaj podwyższenie, więc też nie będzie źle się właśnie chodziło w nich. No, są nówki, ekstra, ekstra nowe są. I z dziurkami, no po prostu na lato bajeczka. No i teraz gwiazda programu. Czyli sneakery od Isabel Marant. One są w takim rozmiarze 35-35,5. Isabel Marant Etoile. Sprawdzałam ceny. To mniej więcej około 350 euro takie skórzane Isabel Marant sneakery kosztują. Naprawdę są nowe. Tam jest po metce taki ślad. Tutaj ten but jest bardziej nowy. Możecie zobaczyć. Tak, to jest, tutaj jest napisane, że 35. Ja myślę, że to jest takie 35,5 bardziej.
prześliczne buty nowe. Jak widać po sznurówkach, że są nowe. I zobaczcie, znowu taki piękny kolor z tyłu, skórka. A tutaj jest skóra z futrem farbowana. No, po prostu boskie są. Też nie włożę, no bo jak? Słuchajcie, w tym rozmiarze. No nic tutaj się nie dzieje. Zobaczcie, zresztą jeszcze raz to Wam pokażę. Pokażę Wam tam przebitki też zdjęciowe. Może to będzie nawet lepiej widoczne. Przepiękne buty. No, nie wiem, może kilka razy były włożone, ale... Skóra w środku też. Także jak ktoś ma taki rozmiar i lubi panterkę, lubi takie wzory, to Was bardzo zachęcam do kontaktu. Oczywiście na maila modaekokreatywna@gmail.com. Jeżeli teraz nikt się nie zgłosi, to będą pewnie na Vinted i oczywiście w sklepie. Pokażę Wam jeszcze fajną rzecz tutaj. Bardzo fajna kamizelka z 100% kaszmiru. Nie ma metki, bo to jest rękodzieło, ale jakie rękodzieło? Zobaczcie. Tutaj jest normalnie, no, jeszcze jest troszkę to nieobrane, bo tam takie mikrokulkowanie jest, ale naprawdę maleńkie, zobaczcie. Cudowny kolor, taki biskupio fuksjowy, a tu są takie jakby warkocze przeplatane dołem. No to jest przepiękne, słuchajcie. Nie wiem, która jest prawa strona, która lewa, ale to nic, przymierzę Wam to na końcu, bo nie będę teraz tego wsuwać przez głowę, bo się cała rozczochram. Zrobię stylówkę, to zobaczycie, jak to wygląda. Piękny, przepiękny kolor. To jest taki mini golfik. Można na to włożyć... można pod spód włożyć długi rękaw long sleeve'ek, albo sobie na to jeszcze kardiganik, albo pod marynarkę. Super, super rzecz. Przepiękna. Będzie ładnie talię kształtować też. Także jest takie coś. No i teraz... Już nie wiem, od czego zacząć, bo jest tyle tych rzeczy, znowu. Ponieważ zaczęłam już od spodni, były spodnie, to teraz Wam pokażę drugie spodnie. W zasadzie spódnico-spodnie. I wygląda to tak, to są świetne kuloty. Bardzo, bardzo fajne. 42 jest tu napisane. Ja Wam to zmierzę, to zobaczycie, bo nie wiem, czy to nie jest przypadkiem włoskie. Co to prawda, tu pisze Carol Paris, więc też... Super firma, możecie sobie sprawdzać firmy, jeżeli ktoś tam mi nie wierzy, co ja mówię, to możecie sobie wpisywać, bo przecież znajdziecie te firmy na pewno. Świetny materiał, no piękne kuloty. One są tak jednak za duże na mnie, bo to jest, co najmniej to jest 38, ale oczywiście wymiary Wam podam. Wiskoza z modalem, czyli idealnie, bo będą super, super. Wiskozy jest 53, 47 modalu. Zobaczcie, jaki piękny wzór. Cieniusieńkie, to widać, że są takie bardzo, bardzo cieniutkie z tym wiązaniem, więc jak ktoś ma trochę za szerokie w pasie, to można związać. Ja z tego właśnie skorzystam, bo one są jednak za duże na mnie. Ale naprawdę cudowna rzecz, na przykład do musztardowej albo do granatowej koszulki, do kremowej koszulki. No wszystko, co tutaj jest w tych spodniach, będzie rewelacyjnie do nich pasować. Przepiękne spodnie. Naprawdę jestem mega zachwycona tymi spodniami. No, w każdym razie, takie kulotki, bardzo na lato, bo są bardzo cieniusieneńkie. No i teraz jeszcze Wam pokażę tutaj nowy żakiet od John Rocka, czyli znowu to jest Debenhams i zobaczcie, jaki piękny żakiet, naprawdę się udał. Jestem taka dumna, John Rocka i to jest rozmiar... 16. No, myślę, że to jest po prostu L-ka. L-ka. Może być na M-kę też, bo on jest taki luźny. Zobaczcie. Jest nowiutki, pięknie wykończony w środku i to jest len. Zresztą zaraz Wam powiem konkretnie, jaki skład tam jest. 100% len. Patrzcie, jaki piękny żakiet. Taliowany, ale taki bez związaniem zamiast zapięcia. Przepięknie wykrojony. No i zobaczcie, jak tutaj właśnie pięknie to jest wszystko wykończone. Tutaj jest taka metka, jeszcze oni zawsze wszywają takie metki. Bardzo będzie ładnie kształtował sylwetkę, będzie idealny właśnie na jakieś wesela, okazje letnie, na wieczór, jako narzutka. Cudowna rzecz po prostu. Ach, no i jeszcze, skoro jesteśmy przy tych lnach i dołach, to przy tych lnach raczej, to od razu Wam pokazuję też taką bardzo cieniusieńką sukienkę. Może być to plażówka, albo coś do takich cienkich leginsów czy shortów obcisłych. Patrzcie, bardzo fajna rzecz w rozmiarze 44. To jest L-ka, po prostu L-ka. Można, jeżeli z paskiem, to może być i mniejsza.
Patrzcie, jak fajne, cieniusieńki len taki. Oczywiście nie wiem, czy to jest 100% len, ale zaraz się dowiemy. Jest to len z bawełną, 52% lnu. Fajny ma taki tutaj ozdobny akcent z przodu. No i jest na guziczki zapinane. Może to być jako tunika, słuchajcie, bo ja nie wiem. Wydaje mi się, że to tak, to jest raczej tunika, właśnie coś takiego do takich cienkich spodenek, do kulotów, do spódniczki lnianej, do leginsów właśnie, jak ktoś lubi leginsy. Bardzo fajne ma detale, takie artystyczne tutaj. No, taka super ciekawa rzecz artystyczna. Teraz Wam pokażę dwie spódnice. Bardzo, bardzo fajne spódnice. Oczywiście wszystkie te rzeczy są super składami. Jedna spódnica to jest wiskoza vintage spódnica. Free size, rozmiar dowolny. Słuchajcie, tyle ile się rozciąga. No to można sprawdzić, jak maksymalnie się rozciąga. Myślę, że na XL-kę maksymalnie, bo patrzcie. Piękny kolor i zobaczcie, to jest te, jedna z tych spódnic, co tak super leżą i mają świetny materiał. Patrzcie na te wzory. Kolor jest piękny, biszkoptowy beż, taki różowawy właśnie, śliczny, bardzo, bardzo uniwersalny kolor, który w zasadzie do wszystkiego pasuje. Ona by i na mnie była, więc zobaczycie mnie, jak się przechadzam w niej. Natomiast no, na pewno lepiej będzie wyglądać na trochę większej sylwetce. Myślę, że na LC, XL-ce i to będzie super krój dla sylwetki, bo patrzcie, ona jest asymetryczna, więc będzie odwracała uwagę od jakiejś tam, powiedzmy, krągłości trochę. No i patrzcie na ten dół. Naprawdę, no przepięknie zrobiona rzecz. Ma taki lekko przezroczysty ten dół, więc będzie też cieniutka, no bo to jest wiskoza. No piękna spódnica, naprawdę bardzo się udała. Ja się zachwycam wszystkimi rzeczami, które kupuję, no bo kupuję takie rzeczy, które mnie zachwyciły. Proste. Moi drodzy, teraz też świetna spódnica, taka trochę... trochę tak jak do kurortu, słuchajcie. Idziecie w kostiumie kąpielowym i na to tą spódnicę, która będzie robić wrażenie. Cine, firma, collection. To jest bawełna, na 100% bawełna, ale metka jest bardzo... A nie, czekajcie, mam. Słuchajcie, nie mogę się doczytać. Prawdopodobnie tutaj, na tej czarnej metce był skład. Tam jest napisane tylko, że delikatnie prać w ręku. Ale w dotyku i w ogóle w wyglądzie też, zobaczcie, to jest na pewno bawełna. Na 100% bawełna to jest. I bawełniana podszewka jest również w środku, bo to też widać. Zresztą no, to i w dotyku, i pod ręką, i pod okiem widać, że jest. No zobaczcie, jaka mega ciekawa spódnica. Tu ma takie właśnie jakby rozcięcie. Więc ona, i ta podszewka, jest pod spodem podszewka, która też ma koronkę i ta będzie pewnie gdzieś tam może wystawała. W każdym razie taka trochę sexy spódniczka, przód tutaj będzie wystawał fajnie, a tu jest taka długa hiszpańska. No i to jest też rozmiar raczej, wydaje mi się, że to jest L-ka. Tak, no i ona tutaj jest bez ograniczeń w tym miejscu, a jeżeli byście mieli za małą tą halkę pod spodem, no to trzeba po prostu mierzyć, tą halkę zmierzyć, bo tu to jest bardzo dużo miejsca po bokach, natomiast w ogóle spódnicza jest przepiękna. No taki ma niesamowicie ciekawy i inny krój. I kolor, prawda? Ten miętowy jest cudowny po prostu. Tak, te spódnice są świetne, naprawdę. Słuchajcie, teraz Wam pokażę sukienki. Wszystko mi się tu mnie. No i sukienki są oczywiście też jakie? Przepiękne. Nie, jeszcze kurtka jedna została, moi drodzy. Została jeszcze taka kurtka świetna, artystyczna, zobaczcie. Zara Woman rozmiar L w idealnym stanie. Patrzcie, jakie ma piękne detale. Do tych czarnych spodni Wam przymierzę. No naprawdę jest cudowna po prostu. Naprawdę jest cudowna, ma taką niby baskinkę, ale bardziej to jest takie wykończenie, powiedziałabym. No i guziki ma wszystkie, tak. Tutaj ma takie zatrzaski na kieszeniach. No w ogóle jest naprawdę, patrzcie, jaka cudowna. Tutaj ma takie te chwostki bawełniane. Ona jest z bawełny. Wycięta metka, ale słuchajcie, no zresztą możecie sobie zobaczyć. To jest taki typowy, taki gruby, bawełniany materiał. Tutaj podejrzewam, że tu nie ma żadnej domieszki nawet, tylko po prostu bawełna, no i oczywiście te ozdoby, ale przyjrzyjcie się, jakie te ozdoby są cudowne. Jak to jest wszystko tutaj misternie wyhaftowane, jakie kolory ładne. Cudowna kurteczka, naprawdę. I myślę, że może być spokojnie jako oversize od L-ki, od S-ki do L-ki, nawet XL-ka, jeśli byście nie chcieli tego jakoś bardzo zapinać. Super katanka, naprawdę. No, no i teraz już przechodzimy do sukienek, naprawdę, bo coś... próbuję z tymi sukienkami już od 15 minut. No,
Desigual, rozmiar 42, czyli to będzie tak L-ka, bardziej L-ka, ale nie wiem, czy też nie XL-ka. Zobaczymy, jak tutaj jest dużo miejsca w pasie. No jest sporo miejsca, oczywiście ją zmierzę później. Patrzcie, jaka piękna sukieneczka. Ona jest beżowa, z cudownymi guzikami, zaraz zobaczycie detale. Bardzo fajny krój, taki szmizjerki. Głównie jest beżowa i ma kolorowe detale. 100% liocel, czyli super składzik też. Taka lepsza wiskoza. No i patrzcie, ma kieszenie. Jezus, jest przepiękna, ma pasek. I ten pasek jest z jednej strony z koronki, patrzcie. I ma taką piękną klamrę szylkretową. Tak się to mówiło, szylkret. Czyli to wygląda jak takie coś z rogu zrobione. Naprawdę śliczna, śliczna sukienka. I zobaczcie na te guziczki. Guziczki są po prostu mega. Cudowna sukienka, cudowny krój, materiał i w ogóle no całość na lato. Wow. No i tutaj jest sukienka, którą jedna pani już wstępnie zarezerwowała u mnie, słuchajcie, bo miałam taką akcję, że jedna widzka, jedna pani klientka prosiła, że jeśli znajdę gładką sukienkę w takim kolorze właśnie szaro-beżowym, no to to jest pierwsza w kolejce od razu, no i będzie pierwsza, chyba że nie będzie dobry wymiar i tak dalej. Sukienka rozmiaru L z wiskozy, długa, prosta, taka właśnie, minimalistyczna, zupełnie prosta, właśnie z tym tutaj rozcięciem na dekolcie, z bufia, z tymi rękawami. Zobaczcie, jakie ładne detale są. I ma pasek, i maxi sukienka, i ma też rozcięcia takie z boku, zobaczcie. O. Także pokażę się Wam też tak na szybko we wszystkich tych sukienkach, żebyście mieli pogląd, jak to leży. Piękna sukienka również, naprawdę wow, ekstra. No i teraz będą rzeczy w kropki. Nie żartuję, będą rzeczy w kropki. Sukienka w rozmiarze też L, taka pin-up. Hell Bunny, czyli króliczek z piekła rodem. Nie, Hell Bunny, Vixen, trzy aż części nazwy są. Pokażę Wam, jak to wygląda w rozmiarze L. I ona jest taka typowo w stylu pin-up, z bawełny. No jest po prostu przeurocza. Przeurocza jest. Na taki większy biust chyba trochę, w sensie no na pewno nie na mój. Patrzcie, no to jest po prostu coś niesamowitego, ta sukienka jest tak śliczna. Jak można oddać taką sukienkę, jak się ma dobrą, chyba że ktoś miał zły rozmiar. Nie mam tutaj metki takiej składowej, ale nie, jest, przepraszam, 98% bawełna. No cudo, po prostu cudo na kiju. Spróbuję ją Wam przymierzyć tak, żeby zebrać ją trochę z tyłu i zobaczycie, jaki piękny ma krój. Taka sukienka zawsze leży mega na figurze, bo tu jest bardziej taka rozkroszowana, ale niezbyt zmarszczona na biodrach. Cudo. Kochani, i teraz druga sukienka w kropki. I to jest sukienka podobna do kombinezonu, który mamy w sklepie, jeszcze takiego czarnego. Sukienka w rozmiarze 12. Taka właśnie L-ka, myślę, to jest. Piękna, z bawełny, w te kropki. I to jest znowu marka Boden. Ma kieszenie, jest taka sportowa w ogóle. Na pewno będzie bardzo wygodna, ale zobaczcie przede wszystkim na ten kolor błękitu. To jest ten szary błękit, który uwielbiam. No i oczywiście, co nie jest w moim rozmiarze. No, jak już coś jest takiego, co i bym nosiła, bo jest takie mega wygodne i ma kieszenie i w ogóle jest taka świetny krój ma ta sukienka, no to oczywiście, co nie mój rozmiar. Jeszcze dobra marka, więc w ogóle jakość bawełny jest mega, superowa. Patrzcie. Ta-da-dam. No, piękna rzecz, po prostu piękna rzecz. A i słuchajcie, teraz to już są wszystkie rzeczy z tych, co kupiłam w holu. Natomiast pokażę Wam teraz rzeczy, które jeszcze chcę odsprzedać. I pierwsza rzecz jest w kropki. I jest na mnie odrobinę jednak za duża ta bluzka. To jest taka piękna fioletowa bluzka 100% jedwab z Phase 8. Tutaj jest napisane Phase 8. Jedwabna bluzka z szerokimi rękawami. Białe kropeczki, patrzcie, takie rękawki szerokie. Ja chyba miałam gdzieś stylówę w tej bluzce, to Wam pokażę. No jest cudowna też.
No troszkę jednak się czuję, że jest za duża, wychodzi mi z rzeczy po prostu i stwierdziłam, że no, mam na tyle rzeczy, nie będę jej trzymać, a może ktoś będzie miał pociechę, bo zobaczcie, ona jest taka cieniusieńka. Jak włożycie cielisty biustonosz, to co prawda tego nie widać, że nie jest taka bardzo że nie przeszkadza w lecie, no chyba, że ktoś do pracy, do biura, no to cielisty jedwabny podkoszulek pod to, albo halkę, jeżeli to będzie do spódnicy. Śliczna jest i sprzedaję też spódniczkę Lacoste moją, granatową, oryginalną. Zobaczcie, ona ma 69% wiskozy w sobie. Eska, miniówka Eska, taka sportowa. Sprzedaję ją, bo wiecie co, ja jednak te takie obcisłe, no ona nie jest taka bardzo obcisła, ona jest właśnie taka bardziej tenisowa, ale tego typu spódnice jednak u mnie się, no niestety się nie sprawdzają, bo ja jestem za szybka, ja muszę mieć coś, co jest luźne, co nigdzie tam nie wymaga kontrolowania, jak to wygląda, czy coś gdzieś podwija, czy coś. Ja muszę mieć takie coś, w czym mogę po prostu się energicznie ruszać i biegać. Także śliczna spódniczka z Lacoste. Oraz jeszcze tutaj będą dwa żakiety. Jeden jest, ten jest, obydwa chyba są z wiskozy, tak? Sprawdzimy jeszcze. Jeden z River Island i to jest taka M-ka. O, to jest, podszewka jest z wiskozy, reszta jest, góra jest z poliestru. Jeśli ktoś by chciał taki piękny, kolorowy żakiet ananasy, no to będzie po prostu w sklepie. Środek wiskozowy, więc super, bo w lecie nie będzie powodowało pocenia, bo ta podszewka będzie miała kontakt ze skórą, a to coś jest bodajże z wiskozy, to jest Zara, już Wam mówię. Tak, acetat i wiskoza, czyli super. Pięknym kolorze takiego paryskiego błękitu, to się chyba nazywa, czy indyjski błękit, już zawsze zapominam, słuchajcie. Chyba indyjski błękit. Przepiękna taka marynarka, niezapinana, dłuższa, w rozmiarze S, M bardziej. Tutaj jest na metce M-ka, więc może być SM jak najbardziej. Świetna taka lejąca marynara na lato. Naprawdę jest mega, także te dwie marynarki też lecą do sklepu, to Wam pokazuję od razu, jak to wszystko się tutaj prezentuje. Kochani, no i na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że Wam podobały moje zakupy. Ja miałam frajdę, bo ja uwielbiam mierzyć te rzeczy. To jest taka zabawa trochę. Także, kochani, pozdrawiam Was bardzo serdecznie i kolejny haul będzie w niedzielę. I to będzie haul z siaty. Tak, tym razem haul z siaty dla odmiany po prostu. Mam nadzieję, że Wam też spodoba. No i oczywiście możecie pisać, możecie zajrzeć tam na Vinted, bo też będzie kilka rzeczy na Vinted wsadzone. Linki są w opisie, ale też dam w komentarzu dla Was. Także serdecznie Was już teraz pozdrawiam i do zobaczenia. Cześć! Moi drodzy, no i zaczyna oczywiście już padać, ale tymczasem zdążę jeszcze Wam zrobić oczywiście wyniki rozdania. Zaraz wyciągniemy osobę, która spośród tych chyba ponad 20 osób, więc sporo, nawet chyba około 30 było. I zaraz wyciągniemy zwycięzcę tego rozdania, kto otrzyma sukienkę. Jak zwykle jestem stresowana, dobra. Nie ma co, patrzcie, wybieram, żeby nie było. Tam nic nie widać, nawet nie patrzę. O, jest. Jest wyciągnięta osoba. Ciekawa jestem bardzo. Słuchajcie. Wow, zobaczcie. Ewa Kosturek, jedna z moich najdłuższych stażowo subskrybentek, naprawdę. Wow, no super, gratulacje Ewa. Wiem, którą sukienkę wybrałaś, także proszę Cię, napisz, przypomnij swoje dane koniecznie, bo ja już dawno pewnie nie mam tych danych, jeszcze nie miałam nawet kiedyś do rozdania, bo chyba też kiedyś w rozdaniu brałam udział i coś tam było wylosowane. Także bardzo Cię proszę, napisz koniecznie na maila modaekokreatywna@gmail.com i przypomnij swoje dane, bo będę chciała jak najszybciej wysłać tą nagrodę. Także kochani, do zobaczenia, gratulacje i oczywiście będą kolejne rozdania też, więc bierzcie udział i komentujcie, bo wiadomo, że te rozdania są dla subskrybentów, dla aktywnych osób, które się udzielają na kanale. Cześć!